Witam Was w kolejnym filmie z serii Crisis Core Final Fantasy VII. Czyli tak, w dzisiejszym filmie znów będziemy kontynuowali misję, tylko pierw chciałbym sobie wyekwipunkować dobrze moją postać. Mianowicie zamiast Fiery, bo coś ostatnio magii tak bardzo nie używam, dajmy sobie zaklęcie Barrier, które myślę, że bardziej nam się przyda w tej misji, szczególnie w którą mam zamiar się zająć. W zasadzie zajmiemy się teraz ostatnimi misjami, właśnie End of War, Wutai i właśnie tutaj Behind Sinus. Ostatnie trzy, mam nadzieję, że uda mi się przejść w dzisiejszym filmie, także... tak, ostatki żołnierzy już zostały wyeliminowane w Midgar, jednak wciąż pozostają jeszcze jakieś elementy w Anti-Shinra, także musimy polecieć do ich bazy i po prostu je zniszczyć. Więc tak, anti-shinrowskie monstra, dobrze je znamy i ten monstrum w tym, w zasadzie, w tym wyzwaniu, bo już przyznam się, przechodzę je drugi raz i pierwsze było niestety niepowodzeniem, nie jest wcale takie proste do pokonania. Dobra, ale jako, że przechodzę je drugi raz, to myślę, że szybko uda mi się wydobyć wszystkie przedmioty. Tutaj są trzy skrzyneczki, z czego dwie są w zasadzie zaraz obok siebie. I one były tam dalej. Oczywiście dalej będziemy chodzili przy ściance, żeby nie nadać się na przeciwników. Także tu są te dwie pozostałe skrzynie. Czyli jeszcze High Potion. I Spray Up. Okej, dobra. Teraz w sumie prosta droga wiedzie do naszego głównego przeciwnika. No to chodźmy. I oto jest i on. Także bez owijania w bawełnę, do dzieła. Dobra, czyli na start oczywiście zarzucamy barier. No to walczymy. Oczywiście nasze hity po około 2000, 2400, nawet. Dobra, pięknie. Dobra, kolejna combo od tyłu. I Mace Boomerang, to jest mega mocne. To zabiera około 2000, przynajmniej jak walczyłem bez wsparcia Barira. Nie, drugi. On może tego używać, podrząd, to jest najgorsze. Dobra, żebym tylko to przeżył, żyję. Ale mam krytyczny stan HP. Nie! Co to jest? Dobra, no i tutaj się przyda race, który mamy, albo jeszcze się nie przyda. Dobra, dwa razy cure, dobra, żyję. Kurczę, on ty masz, może nawet ze trzy razy chyba przyrąbać pod rząd. Dobra, jeszcze raz cure. Dobra, żeby wyjść sobie z HP na max. Dobra, udało nam się uniknąć. Dobra, i jeszcze trochę od tyłu go poatakujmy. Dobra, udało nam się ładnie tego uniknąć. I jeszcze trochę, no dawaj, zginżesz! Kurczę, ile to ma życia. Dobra, nie wiem, czy mam jeszcze efekt barier. Tak nie popatrzyłem. Miejmy nadzieję, że tak, dobra, barier się jeszcze trzyma. Dobra. Wciąż jeszcze mamy barierę. Kurczę, kolejny raz Mace Boomerang, nie? To już jest trochę przegięcie, żeby trzy razy tego samego pod rząd używać. Dobra, jeszcze raz. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze bariera się będzie trzymała, bo jak nie, to będę musiał zużyć mój stan race, którego wolałbym nie zużywać. Dobra. Dobra, i jeszcze jeden cios. Udało się, ale co to było? Dobra, i AP plus plus. Wow. No nieźle, z podwójnym plusem i tamek. Jak najbardziej myślę, że było warto. Dobra, tak więc odblokowujemy już kolejną, to chyba już przedostatnia misja, ale jak już teraz jest taki hardcore, to aż tak powiem się zrobić dalej. dobra, więc tak, mamy jeszcze trochę many, w sumie potionów mogę trochę zużyć, a nie, dajmy sobie jeszcze jednego, co tam będę sobie żałował. Dobra, także missions i jeszcze End of War with Wutai Behind the Sinus Subborn Wutai Remand, co to jest? Aha, kiedy członkowie Shinra, żołnierze Shinra niszczyli pozostałości bazy Wutai, jakby wielu
żołnierze jakby Shinry albo... Aha, bo mieli problemy, powiedzmy, i teraz ruszamy ze wsparciem. Dobra, więc ruszamy. O nie. Nie lubię tego miejsca z tego względu, że tutaj niestety, ale... zaraz, nie chcę porzucać misji. Niestety nie da się uniknąć walk z przeciwnikami tak dobry, znaczy tak po prostu łatwo jak we wcześniejszych miejscach, że tak powiem. Zaraz, którędy droga, tędy. Nie możemy się trzymać tych krawędzi, gdzie są te takie właśnie urwiska bezpośrednie. Dobra, ale się udało. Także tu jest dość ciężko. Jeśli chodzi o unikanie przeciwników przynajmniej. Dobra, tutaj, zaraz, tu jest po prostu zwykły zakręt, ale tam już nie unikniemy walki. Albo? Ha, się udało! Więc jednak jeszcze chyba nie do końca rozgryzłem ten system. Dobra, tu od tyłu skrzynię otworzymy, ale dobra, jest eliksir. I jest i nasz przeciwnik już tam widoczny. Dobra, tam też jest skrzynia. Kurde! O kurczę, dobra. Już się nadziałem na atak. Po prostu świetnie. Dobra, miejmy nadzieję, że to jest... Tak, to jest dokładnie to, z czym mieliśmy okazję się zmierzyć wcześniej. Dojście do skrzynki niestety będzie nas słono kosztowało. Dobra, znowu pod kolejny base boomerang. Nie, się nadziałem na co innego, na zwykły atak. Wstyd, wstyd, wstyd. Dobra. Jeszcze się znowu na to nadziałem, no niech to. Dobra, przynajmniej spróbuję to wykończyć szybko. To ma tyle HP, co tamten wcześniej. O dziwo. Dobra, Maze Boomerang po raz kolejny. Kurczę, sporo many mi zejdzie, no ale cóż. Ej, prawdopodobnie z tym czymś jeszcze będę musiał się ponownie mierzyć, z tego względu, że... A kurde, znowu. Może na drugą stronę nie powinien się oddalać od tego przeciwnika, bo wtedy używa znów mojej z boomeranga. Kurde, znowu. Dobra, atakuj gruzaku. Zniszcz to. Dobra, i jeszcze trochę, no. Czemu kryty nie wchodzą? Przecież atakuj od tylca. Dobra, teraz wchodzą. Yeah. Znowu. Znowu to! Dobra, 1000 HP w plery. Nie zdał mi przywołać zaklęcia. Przydałoby mi się na dobrą sprawę zaklęcie leczące drugiego stopnia. To mi znacznie by ułatwiło zadanie. Dobra, to już chyba zginie, co? No 2000, no znowu jeszcze się trzyma, no. Dobra, już skończ z tym, no. Czy kończ z tym? Ja chcę z tym skończyć. Dobrze, jeszcze bariera się trzyma. Już nie mamy bariery. Dobra, udało mi się przywołać barierę w ostatniej chwili. Bo tak, to bym tego nie przeżył. Ale many mi zejdzie, ale many mi zejdzie. To jest straszne. Dobra. Zginął. A my wychodzimy z pełnym życiem. Co to było? Gravity. Czy było warto? Nie wiem, ale w każdym razie chyba jeszcze raz będziemy się z tym mierzyć? Może nie. Tak! Niech to szlak, no. Dobra, w sumie barier szybko. Dobra, Etera by się przydało użyć, bo mana mi się kończy. Dobra, udało się nam ładnie uniknąć. Dobra, jak na razie sadzimy kombosa. Pięknie. Dobra. No, umrzyj! To ma chyba ze 30, 40, może nawet i 50? Nie, no 50 chyba nie, ale ma naprawdę ogrom HP. Dobra, i przydałoby się użyć Ether. Ajajajajaj, to się nadziałem na atak. Dobra. Dobra, poatakujemy. Piękne hity. Ale coś mi znowu, kurcze, kryty nie wchodzą.
Co mi się to stało, cholera. Dobra. No i Maze Boomerang. Musiał mnie tym uderzyć. Dobra, szybko na leki. Kurde, znowu mnie tym trzasnął, no. To się unika jego lewą stroną. Dobra. Trzymam jeszcze aktywną barierę od pytania. Na pewno się przekonam. Znowu! Dobra, i to są standardowi przeciwnicy w misji. Dobra, szybko, od tylca. Dawaj! Dobra, Widma Kostał. Kurczę, ale many mi zlazło masakrycznie. Tutaj eter za eterem będę normalnie zużywał. Dobra, dla pewności wolałbym go użyć. Tym bardziej, że Barir trochę many potrzebuje. Dobra, także ostateczny przeciwnik. Też nie wiem, czy to jest ostateczny przeciwnik. Fajnie by było, jakby nie był. Ale chyba jest. I ma wsparcie. O nie. A ja chyba nie mam Raiza. Mam Raiza. Co mi po Raizie? Dobra, Parir. Faradża. Dobra, rozwal to najpierw. Dobra, padło. Ja też prawie padłem. Nie mam już wsparcia z Raiza, a to trochę słabo. I kolejny raz Maze Boomerang. A niech cię szlak. Dobra, zaraz ja cię załatwię. I tak go załatwię, że się nie pozbiera, dobra. Tą prawą stroną się unika tego ataku. Dobra, kurczę, źle. Źle się ustawiłem. Dobra, kryty wchodzą, okej. Wow, dobra. To jest atak w sumie bezpośrednio skierowany w jedną stronę, nie to co uderzenie ramieniem. Dobra, udało się ładnie uniknąć. Dobra, i Maze Boomerang. Dobra, zaraz będziemy musieli użyć nowo Cure. Dobra. Plus 800. No i dobra, jeszcze raz plus 800. I znowu Maze Boomerang. Kurde, nie mogę sprawić, żeby barier też mi zniknął. Muszę tego uważać, znaczy tego pilnować po prostu. Jeszcze raz na full HP. Względy bezpieczeństwa. Dobra, i możemy go atakować znowu. Jest jakaś masakra. Dobra, i od tylca, szybko. A znów Maze Boomerang. Szkoda, że tego się w żaden sposób nie da uniknąć. I bariera się skończyła, szybko. Dobra, zdążyłem. Sporę użyć zaklęcia, tylko kurde, teraz nie popatrzyłem, ile mam jeszcze many. No jeszcze trochę mam. Dobra. Dobra, udało mi się uniknąć tego, ale było blisko. Ale znów Maze Boomerang. Nie no. To jest straszne, nie wiem co będzie w kolejnej misji, ale już się tego boję. Udało się. Dobra, szybko. Dobra, i znowu nam kolejnego Q trzeba szykować. Fajnie, bo jakby zdoby zaklęcia leczące drugiego stopnia, to by mi znacznie pomogło. Dobra. Już chyba jeszcze trochę. Jest, dobra, Widma Kostone. Kolejny. Co to jest? Dobra, i Spirit Makostone, jeszcze kolejny. Te misje mnie przerażają, aż strach pomyśleć, co będzie w misji ostatniej. Okej. Okay. Dobra, wiem, że jest nowa misja dostępna, ale trzeba sobie znów zgarnąć status race, czyli musimy zejść sobie na dół. Korzystając na przykład z windy. I znów skorzystać z leczniczego napoju. Dobra, coś mi napisali i... Nasol, hej Zach! A więc wojna się skończyła.
Słyszałeś o tym? O raporty firmy nic się, o nic się wspomniały. No i najnowsze wieści z telewizji. Sephiroth i jego niezwykła odwaga. Ale Sephiroth był z jednostką B. Haha, bohaterów wymagają, znaczy wybierają media. Tak po prostu już jest. Ach, dzięki, rozbiłeś moje marzenia. O byciu sławnym zapewne. Dobra, my chcemy przejechać się do wejścia z tego względu, że przy wejściu będziemy mogli się poleczyć. Także, czyli tak, Sephiroth zgarnia honory za to, że walczył, brał udział w wojnie z Wutai. No a dla nas nic się nie należy. Dobra, czyli pogadajmy z tą panią, że tutaj. Nowy rodzaj, tak. Czy chcemy spróbować? Tak, spróbujmy. I teraz znów będziemy mieli stan race, wyleczymy swoją manę i HP, wszystko będzie na full. Dobra, czy jesteśmy gotowi do kolejnych misji? Czyli tych być może mega trudnych. Dobra, i mamy stan race. I mamy jeszcze, znaczy będziemy mieli stan curse i zaraz. Dobra, dostaliśmy wiadomość maila, skąd? Od Lazarda i Shinra News. Dobra, to sobie może ogarniemy kiedyś, jak będziemy mieli może trochę więcej czasu, bo na razie chcę się zająć do końca już właśnie misjami. Przynajmniej tą jedną serią, kolejną serię ukończymy. Może. Zaraz, Soldier Floor. Tak, chyba polecimy na Soldier Floor. Czy to jest dobre piętro? Tak, tu jest Training Room, Briefing Room i tak dalej, dobra. I tutaj mamy nasz punkt zapisu, w którym byliśmy wcześniej. Okej, okay, czyli tak, możemy śmigać dalej, czyli Missions. No i czas na ostateczną misję z serii Behind the Scenes. Five Saints of Wutai, czyli jakby pięć jakby takich głównych przeciwników Wutai, których musimy wyeliminować. Także wejdę się do ich bazy. Uch. I nie gadajcie, że może ze wszystkimi naraz będę się musiał bić. To już by było przegięcie. Dobra, przynajmniej jesteśmy w jaskini, przez co mamy dobry w miarę wgląd na poszczególne miejsca i będzie mi łatwiej unikać walk, przynajmniej tak mi się zdaje. A tu jest szerszy ten. Czy to mógł być przeciwnik, ale dobra. Skrzynka, w której mamy 5000 gil. Czyli już widzimy, że warto było przyjść na tę misję. O, to będziemy się z tymi bili. I musimy chyba ich wszystkich rozwalić, a to już może być niełatwe zadanie. Dobra, chcemy zobaczyć, czy jeszcze nie ma tu gdzieś skrzynek. Kurde, nadziałem się. Dobra, przeciwnicy zwykli, czy z tym też się będziemy bili? Dobra, te magie tych tutaj są naprawdę mega mocne. Wow, przewróciłaś mnie. O-o. Mamy kłopoty poważne. Dobra, brońmy się. Ach, plery jeszcze. Kurde no. Że sobie z przeciwnikami zwykłymi nie mógł poradzić, to jest już przegięcie. Dobra. Trzeba rozwalić jednego chociaż. No i teraz już będzie z górki. No, ginżesz. Dobra. Teraz tylko pytanie, czy ja się z tymi tutaj muszę bić. A to jest kolejne poszerzenie. Dobra, zawalczmy z tym ostatnim, a najwyżej jak mi się nie uda, to... Znaczy, w sensie, spróbujemy później z następnymi. No chyba nie ma skrzynek, przynajmniej nic nie widzę.
Tak, jesteśmy z półksiężyców. Aha, w tym jest też dobra. Także ostateczna bitwa. Dobra, czyli tak, dobrze będzie narzucić sobie barier na start. Ale nie wiem, czy oni są dead missile. Flat shot. Dobra, nie możemy dopuścić do tego, aby oni użyli jakichkolwiek swoich ataków. A powinno być ok. Proszę, że w sumie bijemy się tylko z jednym. Na dobrą sprawę, jakbym cały czas go spamował atakiem, to mogę go rozwalić bez większego problemu. Czy na pewno tak to będzie? Nie tylko chyba tych swoich specjalnych ataków mogą używać. I to ma być bardzo trudna misja. Dobra, oni mogą mieć dużo HP. A trudność może polegać na tym, że już mnie kciuk boli od nawalania X-em. No, umrzyj. Ile mogę tłuc? No dobra, wiem, że półksiężyce to elitarna jednostka, no ale... No ale już mógłby paść, no. Ja siadzę mu tam te hity po 1000 i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Na serio już mi palec zaczyna boleć. To padnie kiedyś. No szkoda, że nie mam w sumie library, bo to bym wtedy widział, ile tam on ma tego zdrowia. Dobra, padł. Aha, czyli muszę rozwalić wszystkich. Dobra, czyli zapowiada się ciekawa misja. Dobra, przy ściance. Aha. Sekundus. Okej, okay, czyli trzeci. Albo drugi znaczy się. Dobra. Teraz szybko. No i atakujemy. Dobra, zobaczymy, czy pójdzie nam tak samo jak z poprzednim, czyli po prostu spamowanie atakiem i tyle. Dobra, już zapędziliśmy go do niewidzialnej ściany, która kończy pole walki. Czyli to go spychamy coraz dalej. No dobra, no to tłuczemy. W sumie ten sam curse jest już nawet nie do końca tak potrzebny, bo tak to byśmy jeszcze dodatkowe uderzenia z TWM-u, byśmy mogli zdobyć no, wyższy level, byśmy mogli się leczyć, mieć HP na breku i może nawet szybciej to skończyć, no ale... Dobra, jest jak jest. Przecież zawsze można zdjąć ekwipunek nawet w trakcie misji, więc to nie jest powiedziane, że musimy się bić cały czas tak jak jest. Chociaż z drugiej strony chyba jednak wolę mieć lepszą zbroję. Dobra, to teraz lecimy może na tamtego. Tak w sumie widzę, że nie mam pełnych HP, to użyjmy tam Potiona powiedzmy. No i lecimy na kolejnego. Territus, dobra. Czyli szybko się przygotowujemy. Dobra, nie udało mu się nas trafić, to jak najbardziej mnie cieszy. No to teraz kontynuujemy nasz atak spam. Randomowi przeciwnicy są lepsi niż bossowie misji. To niemożliwe wręcz. To się nazywa elitarna jednostka. W sumie jakbyśmy mierzyli się z kilkoma naraz, to rzeczywiście mógłby być kłopot, ale w pojedynkę to rzeczywiście nie stanowią żadnego problemu. Poza zmęczonym kciukiem. Dobra, umrzyj rzesz. No hity prawie po 1000. No dawaj, 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 Zaku. O, jeszcze troszeczkę. Jeszcze kilka uderzeń. I będzie po nim. No, umrzyj rzesz, no. Dobra. Padł. Dobra, żeby się tylko na nic nie nadział. Dobra. Uwielbiam takie filary, trzeba się przy nich kręcić. Dobra.
Primus. Nie przejdziesz dalej. Dobra, teraz szybka akcja. Barrier. Wow, to mnie zatrzymało. Dobra, i to działamy. No. Dobra, czy udało mi się narzucić ewentualną barierę? To w sumie bardzo dobrze, że udało mi się narzucić barierę na samym początku, bo inaczej to ten atak mógłby mi zabrać dużo więcej. A swoje trochę ciekawe ataki mają, kurczę, mogą mnie zablokować, mogą narzucić na mnie od razu dead. No i to już jest dosyć mocne. Znaczy, mocne. Może nie aż takie mocne, ale na pewno dość irytujące. Dobra. Także ładne hity powyżej 1000. Zachwalałem, a tu nagle poniżej. Ale w sumie taka tutaj widzę zależność jakby jest. Że walimy po kilka mocniejszych hitów i teraz potem jakiś słabszy. Dobra. Także tłuczemy, tłuczemy dalej i zaraz powinien paść. Jest. Dobra, to chyba został nam jeden tylko do rozwalenia. Tam gdzieś. Kurczę, przy filarze trzeba iść, żeby mi tak nic nie napadło. Dobra. Jeden? Tak, jeden. Ostatni. Dobra. To tak. Eter by się przydał, bo nigdy nic nie wiadomo. Także Quartus. Witaj w swoim grobie. No, zobaczymy. Dobra, czyli tak, szybko. Barrier. Dobra, uda nam się uniknąć strzału, no to... No to działamy. Tradycyjnie. Cięcie za cięciem. Dobra, i uda nam się go rozwalić szybko i bezboleśnie. Dosłownie. Przynajmniej z naszej strony bezboleśnie, bo tam... Dobra, dawaj. Naprawdę, mój palec już nie daje rady. Zmieniłbym rękę, ale... Lewą ręką to może być trochę ciężko. Dobra, może damy radę. Może wytrzymam. Wytrwałości. Już niewiele zostało. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiegoś bossa niespodzianki albo wszystkich pięciu naraz, no bo wtedy to już jest po nas. No, dobra. Chyba już czas zginąć. Także padł. I co teraz? Tak, udało nam się ukończyć misję, jesteśmy w Wutai Secret Shop. No i ukończyliśmy kolejny tok, że tak powiem, misji, z czego wszystkie były bardzo trudne. Co to było? Dobra, czy dostanę teraz nowe misje z Wutai? Tak! Więc będę mógł je sobie przejść... kiedy indziej. Zobaczę tylko tak z ciekawości, jaki one mają poziom trudności. And War of Wutai, The Roman Strikes... wszystkie są very hard. No ale dobra, udało nam się właśnie odblokować sekretny sklep Wutai, w którym teraz będziemy mogli robić zakupy i kupować nowe zaklęcie, na przykład Hellfire-a-dża, Hellblizzard-a, Helltandard-a i tak dalej, Drainblade i inne ciekawe rzeczy. Fire-a-dża Blade to właśnie mam ataki elementarne, także jest nieźle. Tu jeszcze mam Arrow Drain. Aha, chroniemy HP przeciwnikowi tutaj. Też zabieramy HP przeciwnikowi. Znaczy nie. Aha, czyli tutaj po prostu zabieramy HP. Tu zabieramy HP i obniżamy atak przeciwnikowi. A tu chyba go spowalniamy. A po prostu są inne ataki. Ale w każdym razie widzicie, że one kosztują multum pieniędzy. Mamy 32 tysiące gil, a te ataki kosztują po kilkanaście. Ale takie zaklęcie jak na przykład Hellfire-a-dża, to byłoby coś naprawdę niezłego. Aha, to jest dodatkowe zaklęcie plus jeszcze narzuca stan elementarny. Jeszcze mamy Quake. Quake też jest świetnym zaklęciem.
które z kolei przywołuje zaklęcie takie po prostu, no, wstrząs jakby sejsmiczny z ziemi. To zaklęcie jest dobre na pewnym bossie w wątku fabularnym i w zasadzie można cały czas lamując tym zaklęciem go rozwalić, tak, od tak. Ale dobra, co jeszcze my tu mamy? Status Strike. A, oczywiście nie stać nas na to wszystko. No cóż, będzie trzeba się dorobić jakoś. Ale przynajmniej mamy dostęp do sekretnego sklepu właśnie Wutai, dlatego zależało mi właśnie na tychże zakupach. Dobra, zakupy zrobimy w sumie później w tym sklepie, bo dzisiejszy film wyszedł już dość długi, także myślę, że to będzie wszystko, tak więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach z serii Crisis Core Final Fantasy VII, w których dalej oczywiście będziemy przechodzili misje, czy z Wutai, czy jakieś inne, się okaże. Także do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.